Także powiedz, czy warto brać udziały w konkursach? Tak. A spodziewałaś się ogólnie wygranej? Szczerze, jeszcze nigdy w życiu nic nie wygrałam. Aha. I nie liczyłam na to, że się tym razem. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który jest wyjątkowy z tego względu, że z Julią organizowaliśmy konkurs na Instagramie, w którym każdy z was mógł wziąć udział i wygrać voucher w wysokości 500 zł. Mamy tutaj Martę, która jest szczęśliwą zwyciężczynią tego oto konkursu i przywiozła... Miniona, tak? Także możesz mi teraz przekazać kluczyki od tego swojego miniona. A dziękuję serdecznie. A ja dołożę wszelkich starań, żeby go w tej kwocie odpicować i oczywiście do tego coś ekstra od siebie dodamy. Jest jeden kluczyk, także muszę uważać, żeby go gdzieś między innymi kluczykami nie zgubić. Na pewno na to zwrócę uwagę, chociaż jak wiecie, różnie to w życiu bywa. Pewnie każdy z was kiedyś zgubił jakieś klucze. Dobra, to teraz lecimy po prostu z odcinkiem. No to ja wsiadam do tej fury, a ciekawy samochód z tego względu, że to jest Mini Cooper S. No i bierzemy się do roboty. Zaczynamy od mycia fel. Możecie zobaczyć, ile tutaj jest po prostu pyłu z klocków hamulcowych. Trzeba to dokładnie wszystko oczyścić, żeby powierzchnia felgi była idealnie czysta, tak żeby ją potem zabezpieczyć. Mamy magiczną plastelinę i co będziemy lepić z tej plasteliny? Jeżeli chodzi o linkowanie, po prostu każdy element zakierowany trzeba dokładnie... A szyby też? Szyby też. Okay. Dokładnie trzeba miejsce w miejsce, bez mijanek, najlepiej na krzyż. I potem posprawdzamy, jak z usunięciem tych resztek osady. Okej. A, no i fajnie by było zdjąć taką ostrą biżuterię, bo można gdzieś przyhaczyć, ale Julka, wierzę i ufam ci, że nigdzie nie przyhaczysz, okej? Bardzo też jest przed korektą, także nawet jakby jakiś mały fuck-up się zdarzył i jakaś ryska delikatna by powstała, to ją skorygujemy, ale nie róbcie tego w domu. Teraz przejeżdżam na strefę suchą i będziemy przechodzić do najefektowniejszego procesu, jakim jest polerowanie.
jeżeli chodzi o pielęgnację gum i tworzyw, to odpowiada to nasz Tire Gun, czyli po prostu typowo preparat do opon, do plastiku, tak żeby właśnie były takie czarne. I tutaj ode mnie masz go w prezencie, żeby przez cały okres użytkowania samochodu w takim stanie one właśnie były. A dodatkowo jeszcze dorzucam naszego Queen Detailera, z tego względu, żeby jak autko będziesz miała po myciu, możesz sobie poprzecierać i wtedy będzie fajna szklistość lakieru, nie będą powstawały żadne water spoty czy mazy i to będzie super. A tu masz jeszcze aplikatorek do opon, nie? Także to dla ciebie ode mnie. Zobacz sobie jaka tutaj jest gładkość tego lakieru, nie? Tak. Także powiedz, czy warto brać udziały w konkursach? Tak. A spodziewałaś się ogólnie wygranej? Szczerze, jeszcze nigdy w życiu nic nie wygrałam. Aha. I nie liczyłam na to, że się tym razem uda. No. Auto się odpicowało. Znaczy, odpicowaliście go pięknie i jest gotowe. Tak. Także, no super. Ja się cieszę, że też możemy dawać taką wartość. Dziękuję, Julka, również tobie, bo ty jesteś też pomysłodawczynią tego całego zamieszania. No i co? Ja ci, Marta, przekazuję kluczyki do minionka. No i szerokiej drogi ci życzę. No pa. Dobra, to ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych konkursach. Tego się nie spodziewałeś.